chciałbym zapytać o tę dziedzinę taką bardziej intymną, o mitologiczną, o Wisłę, o macierzyństwo. No to tutaj właśnie. No to tutaj głównie są te rzeczy takie, które od czasów studenckich, znaczy nie studenckich, no można tak powiedzieć, jeszcze nie studenckich, a uczniowskich, gimnazjalnych. No, w gimnazjum uczyłem się przez 4 lata łaciny. No i w czwartym gimnazjalnym już jest literatura łacińska, rzymska. No więc Owidiusz, prawda, i inni jeszcze, prawda. I zafascynowała mnie ta poezja swoją taką rytmiką. No, poświęcona mitologii, to było Dedal i Ikar. I ja do tej pory jeszcze pamiętam, jak się to zaczęło. Dedalus inter acre tem longum queperosus exilium tactus i tak dalej. A potem jest tutaj nawet wyryty ten jeden wiersz. Omnia posideat non posidet aera minus. Że wszystko posiadał ten minus oprócz powietrza. Choćby wszystko i właśnie oni powietrzem ten pomysł tych skrzydeł. I tu jest to. Ale no, skończyło się to dosyć tragicznie, zwłaszcza dla tego syna, czyli Ikara, bo nie przestrzegał, że jak powiem, rad ojca. Nie leć za wysoko, bo ci wosk, prawda? Nie za nisko, bo zamokną ci pióra. No ale on jak poszedł w górę i rzeczywiście ten wosk się stopił i utopił się. I to jest ten padający. A ten Dedal, ojciec jego, podobno wylądował na Sycylii. Obiektywnych kryteriów w sztuce nie ma. One są, czy obowiązują, może się tak wyrażę, w danym środowisku, w danym, że tak powiem, no wiem, skąd jest jakaś instytucja, która, wokół której się to tworzy. Czy najczęściej to jest szkoła, Akademia Sztuk Pięknych i tak dalej. I ja tak ukształtowany tu w Krakowie, z tą hierarchią wartości znalazłem się tam, gdzie były zupełnie inne, inna skala, znaczy hierarchia wartości. Także jak ja się z tym zderzyłem, więc zweryfikowałem, proszę pana, i swoje, a także to, co tam zastałem. I stałem się bardziej świadomy w kwestiach wyboru artystycznych. I zawdzięczam to właśnie temu Wiesławowi Garbolińskiemu, bo były stypendia na wyjazd na tę aspiranturę do Związku Radzieckiego, ale trzeba było zdać egzamin i z języka, i z filozofii, czyli no, z marksizmu, leninizmu. I proszę pana, ja zawaliłem ten egzamin z marksizmu, leninizmu, wobec tego odpadłem, a więc wypada, że pojedzie tylko Garboliński. Więc zgłosił się tam w zarządzie szkół artystycznych w ministerstwie i powiadaj mu, to pojedzie pan sam. A mówi, ja sam nie pojadę, jak to? Chyba że z koniecznym. No to przyjaciel. I wie pan, to przyjaciel. I żeby przynajmniej kogoś tam posłać, to dodali mnie. Garboliński. A wspaniale się stało. Wspaniale się stało. A stało się tak, jak opowiedziałem wcześniej.
zapisał się w pana pamięci Ksawery Dunikowski? Wie pan, Ksawery Dunikowski był jako pedagog kapryśny i zmienny nawet, i niecierpliwy. On nie umiał, że tak powiem, wytłumaczyć. On mógł powiedzieć, że to jest dobrze lub źle. I to tak najogólniej, że tu brak, że tak powiem, pionu, czy brak harmonii, tego typu. Natomiast całą tę szkołę jego tworzył zespół. Zawsze on wybierał sobie najlepszych, prawda, i tworzył pracownię kilkunastu wybranych przez siebie, tych, których uważał, że są najzdolniejsi. I to było, wie pan, sukcesem, a także i szkołą dla nas wszystkich, którzy wspólnie, że tak powiem, się uzupełnialiśmy jakby, czy no, kreowali. Dopiero właśnie tam w Leningradzie ja pewne rzeczy zrozumiałem, ponieważ mój promotor, który nie umiał rzeźbić, on był filozof, on był krytykiem, on wiedział, ale nie potrafił. Więc jak pokazałem mu jakieś rzeźby, on potrafił je zaanalizować, prawda, bardzo jasno. I ja przy tym się więcej nauczyłem wiedzy. Nie tyle nauczyłem, co wiedzy osiągnąłem na ten temat, niż tu w Krakowie. Rozumiem, tak. Rozumiem. Jeśli wolno mi zapytać, chciałem zapytać o to, co stanowiło no, ważny element pana życia, a mianowicie o Akademię Krakowską. To tyle lat, pewnie bagaż doświadczeń, przeżyć. Czy teraz, może zapytam inaczej, jak teraz po latach pan wspomina, jak pan patrzy na ten znaczący epizod? Wie pan, ja mam pewne zasługi w tej akademii, jako, że tak powiem, rektor jeszcze przecież, a przed tym jeszcze i dziekan, że no, zastałem akademię trochę taką w zastoju. Poprzednik mój, profesor Rzepiński, był chyba 12 lat rektorem i to tak jakoś stanęło, że tak powiem, jakby zamarło. A jak ja przyszedłem jako rektor, no to ja od razu powiększyłem na przykład zestaw nauczycielski, profesorski i tak dalej, o 40%. Więc to nabrało zupełnie innej jakości. Który to był rok? To był 72. Bo przedtem byłem przez 4 lata dziekanem na Wydziale Rzeźby. No więc, no i skończyłem to swoje rektora dopiero w 81 roku. Także przez 3 kadencje. I wtedy właśnie i tego Matejkę nadałem, że tak powiem, imię tej akademii. No i dużo ludzi przyjąłem. Świeżych takich, którzy wnieśli tak, jakiś nowy powiew. Ale też mogli się rozwijać też, tak? Podaliście im szansę. No tak, tak, oczywiście. No, to tyle. Tak, no to tak się... Jeszcze...